Czy zastanawialiście się kiedyś, co wchodzi w wyposażenie drukującego strażaka? A może jak szybko muszą zareagować strażacy po wezwaniu i gdzie ubierają się na akcję? Na te inne pytania odpowie Paweł Dyba, który jako strażak pracował pod wodą 18 lat, a od 2008 roku dowodził specjalistyczną grupą ratownictwa wodnego PSP Małopolska. Zapraszam do wysłuchania odcinka, gdzie Paweł opowiada o pracy strażaka nurka. Podcast spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Paweł. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio to akurat Czarnogóra, samo południe Czarnogóry przy granicy z Albanią, Adriatyk. Mam swoją łódź, pływam, nurkuję. Czasami uczestniczę w programach, ostatnio takim archeologicznym, oczywiście oficjalnie, wszystko za zgodą ministra kultury Czarnogóry. No cóż, kraj taki trochę jeszcze nieodkryty, więc jest co robić. I do tego ładna, przejrzysta woda, ciepły klimat, prawda? Temperatury są tam wysokie, nawet do 39, 40, 45 stopni, a z wodą to jest różnie jak ogólnie na Adriatyku. Zdecydowanie. Wiem, że mówisz, nurkujesz. Skąd w ogóle się u ciebie wzięła tam pasja do nurkowania? Kiedyś jak byłem mały, to mój ojciec wsadzał mnie na wersalkę przed czarno-biały telewizor i oglądaliśmy filmy z Jacques'em Cousteau. Jeszcze było na czarno-białym ekranie. Natomiast później nurkowanie zaczęło się od pracy w straży pożarnej. Doszło takie ratownictwo w ramach ratownictwa technicznego. Wzięło się to z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, która tam weszła w życie i w roku 92 i tam zakładała szereg ratownic specjalistycznych, w tym techniczne, a właśnie w tym technicznym ratownictwo wodne i nurkowe. No i tak się to zaczęło, tak? No właśnie, bo Straż Pożarna nam się kojarzy bardziej z gaszeniem pożarów, a tutaj w Straży Pożarnej mamy nurków nagle. To znaczy, powiem tak, no czy nagle, oni byli cały czas, wykonywali zadania, z tym, że były inne zasady. Natomiast od momentu funkcjonowania ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wszystko się zmieniło i stało się oficjalnym. Na początku był to taki tak zwany tymczasowy regulamin ratownictwa wodnego, a od roku 2005 po wejściu w życie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych w roku 2003 działa Straż Pożarna na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych o wykonywaniu prac podwodnych. No właśnie, i spotkaliśmy się, bo pracowałeś w Straży Pożarnej. 25 lat. I czym się dokładnie tam zajmowałeś? Na początku była to praca w tak zwanym pododdziale bojowym, to było 18 lat i w zasadzie 18 lat pod wodą. Byłem dowódcą zmiany i kierującym pracami podwodnymi, a później nastąpiło coś, co się nazywa awans. Ostatnie lata pracowałem w Komendzie Wojewódzkiej, w Wydziale Operacyjnej i zajmowałem się koordynacją ratownictwa wodnego w całej Małopolsce, ale również uczestniczyłem w pracach w ramach zespołu ratownictwa wodnego. To jest taki organ doradczy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No i tam już tworzyliśmy jakby nowe prawo, zasady, poprawialiśmy i tworzyliśmy również rozporządzenia dla ministra spraw wewnętrznych. Mówi się, że przez pierwsze, nie wiem, chyba 120 minut strażacy prowadzą akcję ratunkową, a potem zamienia się ona w akcję poszukiwawczą. I tu jest teraz moje pytanie od takiej strony nurkowej. Jak wygląda, nie wiem, przygotowanie się do takiego wyjazdu? Rozumiem, że dzwoni jakiś telefon, alarm. Co, wskakujecie w suche skafandry? Jak to wyglądało? To przede wszystkim trzeba zacząć od organizacji Straży Pożarnej. W tej chwili mamy grupy na poziomie, grupy nurków na poziomie A, B i C. I ta grupa A to jest grupa, która ma za zadanie reagować natychmiast. W takiej grupie minimalnie ma być dwóch płetwonurków, dwóch nurków, niekoniecznie z kierującym pracami podwodnymi. Ich zadanie to jest jak najszybciej wyjechać, no i działać w trybie ratownictwa, czyli uratować człowieka. I faktycznie tutaj istnieje takie pojęcie jak czas działań ratowniczych i odstąpienie od już działań ratowniczych i przejście do tam poszukiwań podwodnych. I to jest te 120 minut. Czyli te 120 minut od czasu wyjazdu do momentu, kiedy w tej chwili jednostki Państwowej Straży Pożarnej przyjeżdżają do
akcji, no i zaczynają działać. No i właśnie, jak to wygląda z takiej strony praktycznej? Rozumiem, że ci płetwonurkowie siedzą, nie wiem, w jednostce już w skafandrach, czy ubierają się w trakcie nie, wyjazdu? W skafandrach nikt nie siedzi, bo to jest skomplikowane, a poza tym strażacy wykonują wszystkie inne prace. Nie ma czegoś takiego jak jednostka stricte ratownictwa wodnego i nurkowego. To są ludzie, którzy wykonują wszystkie typy ratownictw, czyli tam wyjazd do pożaru, do różnych interwencji technicznych, do interwencji na wodzie, ale i też pod wodą. I w tej chwili tak to wygląda, że w jednostce ratowniczo-gaśniczej dowódca zmiany wyznacza rozkazem dowódcy jednostki dwóch nurków, którzy pełnią dyżur. I zadaniem tych nurków jest utrzymanie sprzętu w takiej gotowości operacyjnej, aby można było jak najszybciej w ten sprzęt wejść, nawet już przed wyjazdem, przynajmniej tak do połowy, ubrać się w czasie dojazdu, no i wyjść gotowym od razu do działań. Czyli częściowo w jednostce się ubiera, a potem w trakcie jazdy pewnie w samochodzie. Tak to mniej więcej wygląda. No nie jest to łatwe, dlatego że... Nie jest to łatwe normalnie na nurkowisku. Różne są samochody i w różny sposób przystosowane, ale no w tej chwili ta technika jest na tyle dobra i samochody tak są konstruowane, że nie ma z tym jakiegoś dużego problemu. A co wchodzi w skład takiego wyposażenia, w którym ci nurkowie nurkują? No to jest standardowy sprzęt, który posiadają nurkowie, można powiedzieć, techniczni. Poza tym, że różnica polega na tym, że zamiast półmaski strażacy używają maski pełnotwarzowej, do której podłączana jest łączność przewodowa. To jest łączność przewodowa z, rozumiem, z lądem na górze, tak? To wygląda tak, że u góry działaniami, znaczy u góry, na powierzchni, a może to lepiej powiedziane, na powierzchni pozostaje kierujący pracami podwodnymi, którego decyzje powodują no, pracę nurka, tak? I tutaj następuje komunikacja za pomocą telefonu nurkowego, tak to się nazywa, z nurkiem. Czyli nurek tam przekazuje informacje, o które pyta kierujący pracami, dostaje instrukcje i wykonuje polecenia. Okay, i komunikacji między nurkami nie ma, jak dobrze rozumiem. To znaczy komunikacja między dwoma nurkami, którzy są jakby wpuszczeni do wody, do wykonywania jednego zadania, w zasadzie odbywa się przez kierującego, albo inaczej, w zasadzie powinna odbywać się przez kierującego pracami podwodnymi, ale muszę przyznać, że jest różnie. Z praktyki u nas tutaj w jednostkach mamy akurat tą łączność tak zrobioną, że jest możliwa komunikacja pomiędzy dwoma nurkami z racji no, tego, że skracamy czas jakby do wykonywania zadania, a czasami ten głos jest potrzebny tam pod wodą, zwłaszcza jak woda jest ciemna, nic nie widać. Ciemno, zimno. I te działania są, no, jakie są, tak? Traumatyczne czasami. No dokładnie. Najczęściej to są, jakiego to były typu akcje? Poszukiwanie ludzi, czy nie tylko? To mogę tak powiedzieć, że w 85% to były działania, które miały na celu poszukiwania ludzi. W 10% były to działania ratownicze i z tymi działaniami ratowniczymi było różnie. Bardzo często zdarzało nam się uratować człowieka, ale no, powiem tak, czas dojazdu już ograniczał nam możliwości skutecznego ratownictwa, więc zdarzało się to rzadko, ale się zdarzało. No i pozostałe interwencje, to były około 5%, to były interwencje związane z działaniami technicznymi na wodzie, ze zwiadem nurkowym w celu rozpoznania jakiegoś zagrożenia. Okej, okay, a z reguły ile czasu spędza taki nurek pod wodą? To, ale co, podczas akcji? Podczas akcji, tak. To mniej więcej, no różnie bywa, bo ja pamiętam siebie, to nawet jednego dnia 4 godziny, więc to już mi mięśnie odmawiały posłuszeństwa i dostawałem skurczów czworogłowego, więc wtedy już się wycofałem, powiedziałem koniec, nie daję rady, 4 godziny. No i taka też jest norma, że 4 godziny w dwóch nurkowaniach i to jest w sumie tyle, co nurek może zrobić pod wodą, ale praktyka jest taka, że no w zasadzie to jest do zużycia powietrza, jeżeli prowadzone są poszukiwania, natomiast jeżeli chodzi o działania ratownicze, one są bardzo szybkie, dynamiczne, więc to jest wejście, wyjście i albo jest człowiek, albo go nie ma.
Okej, właśnie mówisz 4 godziny to jakieś dużo butli, rebreather. Nie, nie, na rebreaderach Straż Pożarna nie nurkuje. Nurkujemy na zestawach butlowych, ewentualnie na butlach i zasilanych powietrzem. Tak? Technika rebreaderowa jest zbyt skomplikowana, żeby Straż Pożarna miała czas na to, aby skutecznie wejść z takim sprzętem do działań. Czyli im prostsze, tym lepsze w takim razie? Najprostsze rozwiązania, tak. Najprostsze i najszybsze. A duże to są głębokości w ogóle takie operacyjne? To Straż Pożarna to jest określone już zasadami ratownictwa wodnego, czyli prawem, które istnieje wewnątrz Państwowej Straży Pożarnej i ta możliwość jest ograniczona standardowo do 30 metrów. W przypadku, kiedy ta głębokość wykonywania prac ma być większa, no to już te prace są prowadzone pod nadzorem instruktora nurkowania Państwowej Straży Pożarnej. Okej. Wyjazdy były do jezior, czy rzeki też się zdarzały na przykład? Rzeki też bardzo często. Tutaj w Małopolsce tych rzek jest bardzo dużo. Także działania na rzekach były i muszę powiedzieć, że te działania na rzekach, mimo tego, że tam jest płycej, no, były bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Trzeba było uwzględniać wiele rzeczy, aby zachować bezpieczeństwo. Chodzi też o jakiś prąd, czy rzeczy, które niesie rzeka na przykład? Jedno i drugie, bo tutaj muszę powiedzieć, że wiele zadań było wykonywanych podczas powodzi. To tyczyło się uszczelniania różnego rodzaju zastawek, tak aby ta woda podniesiona no, nie wypływała na zewnątrz z koryta, a wypływała przez zastawki. Te zastawki działały, inaczej miały działać w jedną stronę, czyli woda burzowa miała wpływać do rzek, natomiast no, w okresach powodzi, a te ostatnie, to był tam rok 2010, który pamiętam, te zastawki nie były remontowane od wielu lat, więc woda jakby no, wychodziła z koryta i zalewała okolice, więc myśmy te zastawki uszczelniali podczas właśnie no bardzo podniesionego poziomu rzeki, no i to było bardzo niebezpieczne, bo widoczność była żadna z jednej strony, a z drugiej strony no tam płynęło wszystko, więc można było w głowę dostać, no nie wiem, konarem drzewa, pralką, samochodem, lodówką, wszystkim. To jakby jedna rzecz. No i druga rzecz to jest nurt. Mieliśmy takie działania na Dunajcu, gdzie tam no, trzeba było wejść do wody. Nurt był kilkakrotnie przekroczony. Tutaj myśląc o tych warunkach bezpiecznych. No i te działania podjęliśmy. Także to jest takie ryzyko, że nurt jest w stanie zerwać nawet maskę pełnotwarzową. O, to naprawdę brzmi groźnie już. A jak to sobie praktycznie wygląda w takim nurcie? Przypinacie się do czegoś, kotwiczycie się? No bo... Różnie bywa. Najczęściej to jest tak, że no, pytanie, po co wchodzimy, tak? No to wiadomo, to jest jakiś obiekt, który trzeba zlokalizować i wydobyć, typu samochód, albo są to no, zwłoki ludzi, którzy tam utonęli. Jeżeli chodzi o obiekty, bo tam osoby, no to najczęściej gdzieś tam z prądem idą i znajdujemy je po kilku dniach, chyba że gdzieś tam meandrują albo zaczepią pod wodą, więc wtedy ten teren trzeba dokładnie sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty, to jest to bardzo trudne i w momencie, kiedy taki obiekt zostaje znaleziony, musi być oznakowany, a później zastropowany. Czyli żeby go wydobyć bezpiecznie, nurek musi tam kilkakrotnie dojść do tego obiektu, więc wtedy robimy takie połączenie z lądem, liną kierunkową i bardzo często jest tak, że nurek wpina się w tą linę, no i po prostu dochodzi do tego obiektu. Także czasami ta lina jest też obciążona w co parę metrów, więc nurek się musi przepinać, a więc tutaj no pas piersiowy, taki alpinistyczny, dwie ląże, tak żeby bezpiecznie się przepinać, żeby od tej liny się nie oderwać. Czyli tak już słyszę, pas alpinistyczny to zupełnie pewnie inne szkolenia na takich nurków trzeba przechodzić. Tak to mniej więcej wygląda, że nurek do Straży Pożarnej, albo inaczej, kandydat na nurka do Straży Pożarnej przychodzi już z uprawnieniami na poziomie podstawowym, czyli to jest jakiś kurs P1, kmasowski albo OWD i kurs na suchy kombinezon, czyli mając te kwalifikacje, następuje jeszcze wewnątrz jednostek coś takiego, co się nazywa doskonaleniem nurka o charakterze kwalifikacyjnym. Natomiast później, jak on już jest przygotowany do tego, że może pojechać na kurs młodszego nurka, mamy taki ośrodek w Bornym-Sulinowie, w którym też przez kilka lat szkoliłem, no to taki nurek jest wysyłany na kurs. Ten kurs trwa 2 tygodnie. No i cóż, z płetwonurka robimy nurka MSW.
tak się to nazywa. Przy czym mogę powiedzieć tyle, że na tym kursie ten nurek jest weryfikowany, jeżeli chodzi o umiejętności i tak naprawdę uczony prac podwodnych i procedur. No dwa tygodnie to całkiem sporo. Podoba mi się to, że jest weryfikowany, tak? Bo... No jest weryfikowany, bo tak jak pracowałem właśnie w Bornym-Solinowie przez chyba 3 albo 4 lata, no to myśmy tam nie uczyli już nurkować stricte, tylko wymagaliśmy tych umiejętności, a uczyliśmy prac podwodnych i procedur. I tam no się... i oczywiście prawa, tak, które jest w zakresie tutaj no, tych naszych rozporządzeń zawartych. Zdarzało się, że ktoś po jakimś kursie P1 albo OWD nie potrafi nurkować? No różnie było. To przyjeżdżali różni ludzie, którzy no, mieli problem z nurkowaniem. Potem się okazało, że ktoś ich tam na siłę wysłał. A oni mają ogólnie wstręt do wody albo problem z wykonywaniem podstawowych czynności pod wodą, takich sprawdzających, jak tam ściągnięcie półmaski na 5 metrach. To jest chyba najlepsze ćwiczenie, jakie może być. Nie trzeba głęboko nurkować, żeby zobaczyć pewne predyspozycje do nurkowania. Ja też zawsze się zastanawiam na kursie, po co my te maski ściągamy. No po to ją zakładam, żeby nie zdejmować, tak? Ale fakt, dla niektórych to jest bardzo trudne ćwiczenie i weryfikuję. Tak, no tam jeszcze są inne ćwiczenia, tak jak powiedziałem, na 5 metrach i tam nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii nurkowej, żeby zobaczyć, z kim się ma do czynienia. Ale tak z ciekawości powiem jedną rzecz, że używamy w straży pożarnej, tak mówię, używamy, chociaż zakończyłem już pracę 9 lat temu, ten czas szybko leci, no ale wypowiadam się jakby w imieniu póki co, więc niech będzie, że używamy masek pełnotwarzowych nadciśnieniowych, więc tam nie ma możliwości, żeby woda dostała się do wnętrza. Więc nikt tych masek nie ściąga, chyba że musi. Są też takie ćwiczenia doskonalące, no czasami przy awarii sprzętu, awarii zasilania, no ta maska musi być ściągnięta, automat zmieniony i w ramach jakiejkolwiek maski no, założona półmaska pod wodą. A w ogóle skąd, dlaczego są to maski nadciśnieniowe i pełnotwarzowe? Wygoda, bezpieczeństwo? Powiem tak, wygoda na pewno, bezpieczeństwo też, ale również możliwość podłączenia komunikacji podwodnej, która jest kluczowa w wykonywaniu zadań podwodnych. Zwrócę na chwilę do tych akcji takich, tych ratowniczych. Mówisz, że to jest taki nurek, wskakuje do wody, krótko jest tam i wychodzi. To jest parę minut, duże głębokości. To powiem tak, no różnie to bywa, bo w momencie, kiedy grupa przyjeżdża na akwen, to tak prawdę powiedziawszy, no nie wiadomo, jest bardzo często, gdzie ten człowiek tam gdzieś zniknął pod wodą. Relacje świadków są różne i bardzo często ci tak zwani świadkowie są pod wpływem alkoholu, więc oni sami nie wiedzą, co się wydarzyło, dlaczego i w którym miejscu. Więc owszem, tak, nurek wchodzi, tak mniej więcej jak może, tak żeby nie tracić czasu na oznakowanie terenu, zrobienie pól pracy i tam poruszanie się w sposób metodyczny pod wodą, bo być może akurat no, jest szansa, że kogoś znajdzie, tak? Jeżeli nie, no to grupa już przygotowuje jakby pole pracy dla nurka pod wodą. Przy czym jak to wszystko wygląda? No najczęstszą taką rzeczą, która w tej chwili jest realizowana pod wodą, to jest oznakowanie pola pracy liną. Liną albo też oczywiście jak nurek nurkuje na kablolinie, też jest to pomocne, dlatego że wykonuje ruchy tak zwanego wahadła, więc kablolina może o coś zaczepić i w momencie jak zaczepi, nurek musi zlikwidować zaczep, podpływa, no i okazuje się, że jest to ten nasz poszukiwany obiekt. Powiedziałem lina jako najlepsza rzecz, która no, powoduje, że nurek porusza się w sposób metodyczny. Z tym, że to muszę powiedzieć tak, że w dzisiejszym czasie nurkowie dysponują już bardzo nowoczesną technologią poszukiwania czegokolwiek pod wodą, czyli to są sonary, to są roboty podwodne
I tak w zasadzie powinno być. No ale żeby na początku oczywiście no, zbadać teren sonarem, popatrzeć na sonografy i w momencie, kiedy mamy jakieś wskazania, że tam obiekt gdzieś tam się zajawił na tym sonografie, sprawdzić albo robotem podwodnym, albo nurkiem ten obiekt, oznakować, no i potem przystąpić do wydobycia. Z tym, że tutaj ja mówię o metodyce pracy już w zasadzie poszukiwawczej, a tutaj pytaliście o formę ratowniczą, więc no tak jak powiedziałem, nurek wchodzi na zabezpieczeniu kabloliną i po prostu ruchem wahadła szuka. Jak znajdzie, to okej, a jak nie, no to tak jak powiedziałem, przystępujemy do tej następnej formy prac, czyli do poszukiwań podwodnych. A w takiej właśnie akcji ratowniczej to wchodzi nurek sam, czy jednak w parach się wchodzi? Jest to zależne od kierującego pracami podwodnymi. I teraz może powiem jeszcze, jak to wszystko wygląda, bo najmniejszy zespół to jest zespół dwóch nurków, bez kierującego pracami podwodnymi. Nie zawsze jest ten kierujący pracami podwodnymi, więc to jest tak, że jeden nurek wchodzi pod wodę, natomiast drugi go asekuruje. Oczywiście do tego tam jest dowódca zastępu czy zmiany, który jest odpowiedzialny za pracę tych nurków z racji pełnienia funkcji. Natomiast najmniejszy zespół, który rozpoczyna poszukiwania podwodne, a więc ten etap już nie ratowniczy, tylko poszukiwanie i wydobycia, to jest zespół składający się z trzech nurków. I to jest kierujący pracami podwodnymi, który pełni również rolę chronometrażysty, obsługuje telefon nurkowy. Nurek roboczy, który wchodzi pod wodę, wykonuje zadania i nurek asekuracyjny, który jest tutaj no, też nurkiem, który zabezpiecza tego nurka kabloliną, czyli pełni rolę sygnalisty. Czyli okej, w tych większych akcjach trzy osoby. Odpowiadając na to pytanie, to jest to zależne od kierującego pracami podwodnymi, czy on wpuści jednego nurka, czy dwóch nurków. Jeżeli jest taka potrzeba i ma taki zespół, bo zwiększony zespół to jest zespół pięcioosobowy, no to może wpuścić dwóch nurków, ale ogólnie ogół prac podwodnych wykonuje się jednoosobowo. To jest chyba lepsze, dlatego że łatwiej skoncentrować się na wykonywaniu zadania. Dodam, że te zadania wykonywane są bardzo często w wodach o zerowej przejrzystości, w dużym zamuleniu, często przy obiektach hydrotechnicznych też. To są jakieś takie prace techniczne tam pewnie, tak? Ja tutaj mówię w zasadzie o poszukiwaniach podwodnych, bo prace techniczne też są wykonywane, ale one najczęściej podczas powodzi albo no wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś tam zdarzeniem komunikacyjnym, czyli no auto wpadnie do jakiegoś jeziora, stawu, rzeki. I trzeba je wydobyć? Czy... To oczywiście no na początku, to zanim do tego wydobycia dojdzie, no to trzeba dojść do tego samochodu i zobaczyć, co się dzieje w środku, czy znajdują się tam osoby, czy nie. Jeżeli jest możliwość, no to te osoby należy wydobyć z tego samochodu, czy tam wraku, łodzi, czy tam tego, co tam wpadnie do wody, a na samym końcu, już po zabezpieczeniu akwenu, przed rozlewiskami olejopodobnymi, węglowodorów, różnych wydobycie obiektu. Czyli też dużo i praca i ratownicza, i praca techniczna, z tego co rozumiem, plus oznakowanie tego obiektu, tak? Tak to wygląda. Ja miałem okazję przyjrzeć się, jak to wygląda w różnych krajach ościennych. Był taki czas, kiedy dużo wyjeżdżałem na praktyki, które zresztą sam sobie organizowałem, do Niemiec i do Szwecji. I w Niemczech jest podobnie, ale w Szwecji już nie. W Szwecji jest ciekawie, bo oni tylko tam ograniczają się do prac ratowniczych, natomiast kwestia wydobycia czegokolwiek spod wody to już jest działalność komercyjna firm, które tym się zajmują. I to, rozumiem, państwo zleca w takim firmom wtedy? Znaczy, no podejrzewam, że są jakieś porozumienia pomiędzy i Strażą Pożarną i tymi firmami, no i w ogóle system tak działa. Czyli ubezpieczenie, które pokrywa jakąś tam stratę, która nastąpiła wskutek wypadku, no jakby płaci za tą pracę, więc tutaj jakby nie ma problemu żadnego z takim połączeniem wszystkiego w jakiś tam system, w który w danym państwie jest realizowany. A powiedz mi, czy akcje ratownicze zdarzały się w jakichś, nie wiem, trudnych warunkach typu noc, deszcz, wichura, czy raczej jest odpuszczane? No nie, to nigdy, jeżeli było wezwanie,
że coś się dzieje. Nigdy nie odpuszczaliśmy tego tematu, mówiąc, że jest ciemno, jest noc, nie pojedziemy. Wyjeżdżaliśmy i sytuacje były różne. I pamiętam kiedyś tutaj w Krakowie, to był wrzesień, a więc zaraz po urlopie auto zjechało do wody. Była piękna noc, pełnia księżyca, woda lekko parowała, więc takie warunki trochę romantyczne. Grozy bym powiedział, nie romantyczne, tak coś a la horror. No i szukaliśmy samochodu. No i ten samochód był gdzieś tam na 3 metrach, czyli niegłęboko, nie było osób w środku. No. Chodziło o to, że no, bractwo bawiło się w najlepsze na brzegu, no i ktoś tam czegoś nie dopilnował, auto stoczyło się po takim... No, małym takim zjeździe zboczu. Po takim zboczu, tak. No. I to dostaliście po prostu wezwanie od tego bractwa, że zgubili samochód? No, około 12, tak. No, po prostu no, oni zaalarmowali policję, policja nas, no i przyjechaliśmy do działania. Czyli na szczęście nikomu się wtedy nic nie stało, tak? No tutaj się nie stało nic, natomiast jeżeli chodzi o takie trudne warunki, no mieliśmy kiedyś tak na początku działania grupy, tutaj tej krakowskiej, działania przy kracie wlotowej elektrowni na rzece Ropie w Klimkówce, to tam głębokość operacyjna wtedy 32 metry, gdzie tam od 20 chyba drugiego metra już nic nie było widać. Szukaliśmy osoby, było takie podejrzenie, że gdzieś tam leży, no nie znaleźliśmy. Okej. Okay. No to znaczy nie było jej tam, bo szukaliśmy dokładnie, ten teren był bardzo mały, więc wszystko tak organoleptycznie, rękoma, bo tam absolutnie nic nie było widać. Czyli latarki światła, już nie działają. Nawet światła latarki, no. Tak, dokładnie tak to wygląda. Czyli przy takich akcjach poszukiwawczych często po prostu trzeba coś wymacać, wyszukać? Raczej się nie zobaczy? W dzisiejszym czasie ta technologia pozwala na to, mówię technologia sonarowa, że jak nurek dochodzi do obiektu, czyli człowieka tam poszukiwanego na przykład, no to dostaje informację od kierującego pracami, że tam do obiektu ma powiedzmy, nie wiem, 5 metrów, 4, 3, 2, 1, więc jest w stanie się psychicznie przygotować, ale oczywiście no, musi dotknąć, tak? Musi dotknąć, zabezpieczyć, oznakować i potem opisać kierującemu, co tam pod wodą znalazł, no i tam kierujący ustala metodę wydobycia takiego człowieka na powierzchnię. Dodam, że to są bardzo często ludzie w różnym stanie rozkładu. Mieliśmy takie zdarzenia, gdzie no, wydobywaliśmy osoby, które leżały 6 lat pod wodą. No to trzeba faktycznie zabezpieczyć, żeby się nie rozpadły pewnie. No to dużo by o tym mówić, no ale to tak mniej więcej wygląda, że tam wtedy korzystamy z takich noszy podbierakowych, no i nie wydobywamy tych zwłok na powierzchnię, bo wtedy faktycznie następuje rozpad, no ale tam zostawiamy pod wodą. Okej. Okay. Jak już znajdziecie, nie wiem, obiekt, czy tam człowieka, czy nie wiem, samochód, to nurek wynurza się pionowo i w tym miejscu oznacza coś na powierzchni, czy jak to wygląda? Nie, nie. Obiekt jest oznakowany tam, gdzie się znajduje, czyli jest to jakaś boja, która jest tam przypięta i wypuszczona na powierzchnię. No i to jest oznakowanie. Okej. Okay. Ale może też być tak, że to oznakowanie zostanie opuszczone w dół z łodzi, która tam zabezpiecza tego nurka. I oczywiście, jeżeli jest to możliwe. W rzekach tak samo to wygląda przy dużym prądzie, czy bardziej skomplikowane? No w rzekach to jest bardziej skomplikowane, dlatego że w zasadzie nurek, który porusza się w rzece, posiada no z jednej strony to zabezpieczenie kabloliną, ale z drugiej strony zawsze tam ma jakąś szpulkę przy sobie, więc no wtedy musi zabezpieczyć tą szpulką, coś tam, prawda, wypchać na powierzchnię, czyli jakąś boję. Natomiast no później musi ponownie do tego obiektu dojść, rozpiąć linę od brzegu, tak żeby jakaś tam komunikacja była, dlatego że no bardzo trudno jest trafić w to samo miejsce, pokonując prąd. No, tak. Więc ta lina jest jakby no, taką drogą nurka, którą tam no, musi przechodzić kilka razy. Mówiłeś, że przez wiele lat też szkoliłeś nurków do tego typu pracy. Co najwięcej sprawiało im trudności? To bym powiedział ciężkie pytanie, bo w zasadzie po tej wstępnej weryfikacji, czyli tych, którzy tam nie mają pojęcia o tym, po co znaleźli się na kursie, no to problemów już nie było, tak? To wszystkie zadania były wykonywane.
w sposób prawidłowy i jakby problemów nie było. No może problem z pływalnością wtedy, kiedy dostawali pod wodą narzędzia ciężkie do pracy, typu rozpieracze hydrauliczne, typu nożyce hydrauliczne, to tutaj był problem z tymi narzędziami, tak aby tak je zabezpieczyć, no, aby ten nurek jakby nie stracił tej pływalności podczas pracy i podczas jakby no, oddania tego narzędzia, czy tam położenia na platformę. Właśnie od razu mi się nasuwa pytanie, czy taki nurek z takim narzędziem to on płynie do miejsca pracy, czy ono jest tam opuszczane? Nie, nie, to jest tak, że obiekt, który zostanie odnaleziony i oznakowany, jest jakby punktem pracy nurka, czyli nurek schodzi w dół do tego obiektu i wszystkie narzędzia są opuszczane po linii kierunkowej z góry, z łodzi, przez obsługę, która pracuje przy tym zadaniu. Okej, czy nie musi tego ciągnąć za sobą przez nie? Nie, to takiego czegoś to nie ma. Rozumiem, że też poza całą kwalifikacją typu nurkowanie trzeba nauczyć się obsługi tych urządzeń. No tak, no ale te urządzenia są już obsługiwane w ramach ogólnej pracy strażaka, a więc na kursach podstawowych jest szkolenie, które powoduje, że wszyscy strażacy potrafią obsługiwać te urządzenia. I tutaj mówię o urządzeniach hydraulicznych używanych w ratownictwie technicznym, ale i również urządzeniach pneumatycznych, które są również wykorzystywane w działaniach straży pożarnej. To są tego typu samego urządzenia, co się bierze pod wodę, jak i nad wodą używa, czy są różne typy? To znaczy straż korzysta z tych urządzeń, które są na wyposażeniu standardowym, czyli do tych działań napowierzchniowych. Oczywiście można je zmodyfikować. Są firmy, które robią narzędzia hydrauliczne, które są używane tylko pod wodą. Natomiast no, z pewnych powodów Straż Pożarna nie zakupuje tych urządzeń. A powody są takie, że są one drogie i te działania tymi urządzeniami pod wodą wykonywane są sporadycznie, a więc inwestowanie w nie no, jest takie trochę mało ekonomiczne. Okej, czyli jak się nauczył używać na powierzchni sprzętu, to tak samo go wykorzysta pod wodą. Dokładnie tak. No. Okej. Tak jeszcze sobie przypomniałem, że jest zimno i ciemno, to czy do tych suchych skafandrów jest system grzewczy, czy jednak nie? No to różnie bywa, to zależy od jednostki. Zależy jak, w której jednostce i jakie działania są prowadzone. Wtedy, kiedy ja pracowałem, to tam jako jedyny dogrzewałem się argonem własnym, dogrzewałem, no używałem argonu, okay. Tak, do tego, żeby się tam docieplać i to było bardzo skuteczne. Natomiast dzisiaj coraz częściej kupowane są już systemy grzewcze, elektryczne, więc ten komfort jakby postępuje. Czy przy takich akcjach, nie wiem, tych ratowniczych poza strażą pożarną pojawia się też, nie wiem, policja, prokuratura, inne służby? Oczywiście tak, dlatego że te wszystkie działania poszukiwawcze wykonywane są przez Straż Pożarną jako działania pomocnicze dla policji. Powiem tak, że te działania jakby nie wynikają z treści ustawy z treści rozporządzenia o wykonywaniu prac podwodnych, bo ich tam nie ma. Natomiast są wykonywane w ramach takiej daleko idącej pomocy humanitarnej dla ludności, natomiast te działania jakby są w rozporządzeniu ustalone dla policji i policja zleca nam te zadania, a my w nich występujemy jako podmiot wspomagający. Okay. Czyli krótko mówiąc, po odnalezieniu tam, nie wiem, człowieka, czegokolwiek pod wodą, przekazujemy policji i ona już później tam prowadzi swoje postępowania procesowe. Rozumiem, że jak mówiłeś, że pewne często do wypadków dochodzi, są pijani ludzie, najczęściej, nie wiem, skaczą do wody i tak dalej. Czy zdarzyło ci się tak, że potrzebowałeś, nie wiem, jakiejś ochrony policji przy swoich akcjach ratowniczych? Policja jest potrzebna po to, żeby zabezpieczyć teren, dlatego że nurkowie przed rozpoczęciem akcji no, chcą mieć spokój, żeby skoncentrować się na zadaniu, na
na tym, aby dobrze się skonfigurować i bezpiecznie wejść do wody. Z drugiej strony, no nie wiem, czy wiecie, jak wygląda taka akcja, kiedy ktoś się utopi gdzieś tam dużo na jakiejś wiosce w stawie. Bardzo często jest tak, że mamy na dwóch brzegach dwie wioski, które kibicują i nam doradzają i wszystko wiedzą. Więc no, w takich warunkach bardzo trudno się jakby skoncentrować na wykonywaniu działania. Dodatkowo właśnie dochodzi presja otoczenia. Jest to problematyczne. Ponadto no, muszę powiedzieć jedną rzecz, że my nurkowie działający właśnie pod wodą w tych klimatach poszukiwawczych mamy swój specyficzny język i bardzo często on się tam przedostaje na powierzchnię. Niekoniecznie jest to dobre dla ucha, dla osób postronnych, więc no, chcemy, aby ten teren, gdzie działamy, był właśnie jakby no, odizolowany od tej społeczności, która jest ciekawa i chce wszystko widzieć i słyszeć. No tak, jeszcze nagrywać i w ogóle najpewniej. No w dzisiejszych czasach tak, każdy ma telefon, więc te relacje tam, zanim grupa dotrze do jednostki, to już dawno gdzieś tam są w mediach społecznościowych. Nie, tak właśnie pytam, bo często słyszy się o tym, że na ratowników medycznych tam okolice atakują, tak, tu jedzie karetka ratować człowieka, i jeszcze nim się oberwały, tak się zastanawiam, czy w podobnych przypadkach jest tutaj ze strażą pożarną. Myślę, że nam się nie obrywa, wręcz przeciwnie, bo jednak w rankingu tego zaufania społecznego tam od paru ładnych lat prowadzimy. Natomiast filmiki tak, pojawiają się, ale zawsze w takim pozytywnym wybrzmieniu. No to dobrze w takim razie. Pytam tego sprzęt, czy ten sprzęt, który tam używacie, często się psuł? Tak sobie zastanawiam się z punktu widzenia nurka rekreacyjnego, jak często był serwisowany. Bo rozumiem, że jest częściej pewnie używany, musi być bardziej sprawny niż taki nurek, który sobie ten ci tam pójdzie ponurkować na zakrzówku. Coś mogę na ten temat powiedzieć, bo serwisuję od 20 lat właśnie dla jednostek mundurowych sprzęt nurkowy. Najczęściej są to automaty i są to maski. I oczywiście psuje się, tak, bo podczas tam jakiegoś szybkiego ubierania, no, często dochodzi do jakichś mechanicznych zniszczeń, najczęściej masek pełnotwarzowych, więc wiadomo, one są naprawiane, ale jeżeli chodzi o automaty oddechowe, o jakety, o butle, myślę, że one nie psują się jakoś tam więcej od tego sprzętu, który używany jest przez nurków tam rekreacyjnych, technicznych. Okej. Okay. A w takich automatach to co? Uszczelki najczęściej? No, każdy automat ma swój taki resurs określony przez producenta, więc mniej więcej rok albo dwa lata i no i tam się wymienia wszystko, tak? To, co jest wewnątrz. Zgodnie zresztą z procedurą i jakby nakazem producenta sprzętu. A zdarzyło się podczas jakiejś akcji czy pracy podwodnej, że sprzęt przestał działać, uszkodził się? No, ja nie pamiętam w tym naszym środowisku, żeby coś takiego było. Natomiast gdyby nawet, no to jesteśmy jakby przygotowani do tego, żeby przejść na ten układ drugi oddechowy, bo najczęściej właśnie działamy w zestawach dwubutlowych. Chyba, że jest to taka typowa akcja ratownicza, która wymaga pracy tak zwanego szybkiego nurka, więc wtedy jest to jakaś tam pojedyncza butla, maska pełnotwarzowa albo i półmaska, zabezpieczenie linką na przykład ratowniczą. Kompresor rozumiem, że w straży pożarnej się znajduje, tak? Sprężarki tak, znajdują się i to zresztą bardzo dobre sprężarki, dobrych firm. Nie w każdej jednostce, ale w jednostkach, które mają grupy nurkowe, tak, na wyposażeniu jest dobry kompresor, czasami jest to również magazyn powietrza, więc to powietrze jest bardzo szybko dostarczane do pustych butli, a więc ta reaktywacja po akcji no, jest bardzo szybka. Właśnie to jest teraz takie moje kolejne pytanie. Kończycie akcję, udało się wam wykonać swoje prace, znaleźć, nie wiem, samochód i tak dalej. Wracacie do bazy i co? Czyszczenie sprzętu, konserwacja, rozwieszenie, bo za chwilę może być znowu telefon? To oczywiście tak, no po każdym przyjeździe z akcji czy ćwiczeń sprzęt musi być zakonserwowany i uzupełniony. Więc jeżeli jest coś w magazynie, co można przenieść i zabezpieczyć, to tak, a jeżeli nie, no to ten sprzęt jest tak przygotowany, oczywiście w takim stand-by'u, że można go w każdej chwili użyć.
Także tutaj nie ma z tym problemu żadnego. No poza tym, że trzeba posprzątać, tak porozwieszać pewnie. Nie można rzucić w kąt. No dokładnie tak, no ale to powiem tak, no po każdej akcji to tak, taki powrót tak wygląda, że chwila przerwy, no i za chwileczkę wszystkie ręce na pokład, ale mówię wszystkie, tak? To jest cała zmiana, która uczestniczy w tych pracach, aby no bardzo szybko jakby no wrócić do stanu takiego gotowości operacyjnej. O, tak to trzeba powiedzieć. A jak wygląda właśnie z tymi suchymi skafandrami? Bo rozumiem, że najlepiej każdy miałby swój dopasowany do siebie. Czy jednak są jakieś uniwersalne skafandry na jednostce i możecie się nimi wymieniać? W tej chwili w jednostkach każdy ma swój kombinezon. Mówię o kombinezonie takim z trylaminatu, czy tam z takiego materiału, który no jakby zapewnia tą elastyczność ruchów, które są używane do typowego ratownictwa. Natomiast zazwyczaj w jednostkach jest kilka kombinezonów, które są używane do prac w wodach zanieczyszczonych i skażonych. I to są takie kombinezony ogólne, dlatego że nurkuje się w nich rzadziej. No i też koszt zakupu takiego kombinezonu jest wysoki, w związku z powyższym zazwyczaj w jednostkach jest tam od 4 do 6 tego typu kombinezonów, takich ogólnego przeznaczenia. Powiedziałeś jeszcze w wodach skażonych, rozumiem, że to mogą być jakieś skażenia chemiczne? To powiem tak, jestem twórcą takiego programu, który do dzisiaj funkcjonuje i chyba jedynego w Polsce, bo zajmowałem się właśnie wodami skażonymi i zanieczyszczonymi. Gdyby się zagłębić w to wszystko, to można powiedzieć, że w zasadzie każda woda jest skażona, bo nawet woda czysta, pozornie czysta, no, może posiadać wiele niebezpieczeństw właśnie chemicznych, których nie widać. Niemcy przyjęli taką zasadę, że tam, gdzie jadą do interwencji, przyjmują, że każda woda, której wykonywana jest interwencja, jest wodą skażoną. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo nurka, ale i również później o roszczenia, które ten nurek może zgłaszać dla swojego pracodawcy, a to wiadomo, kończyć się może no, dużymi wypłatami odszkodowań. Natomiast no, u nas jest jak jest. W sytuacji takiej, kiedy mamy już orientację, że ta woda ma szansę być wodą skażoną, to wtedy używamy tego typu kombinezonów. Właśnie to są kombinezony klasy HD o odporności chemicznej i mechanicznej również. To jest zwiększona odporność i wytrzymałeś po prostu tego. Właśnie tak. Okay. No i to, co jest istotne, to jest tutaj też możliwość dekontaminacji takiej dość pełnej tych kombinezonów, czyli usuwania tych wszystkich zalążków bakteriologicznych, które gdzieś tam się w porach materiału znajdują, co nie jest możliwe już w trylaminatach czy kordurach. Tak, bo pewnie by doszło do uszkodzenia tego sprzętu wtedy. No, różnie to bywa. Znaczy uszkodzenie mechaniczne to może i nie następuje, no ale takie skażenie na pewno tak. Mhm. No i tutaj też chodzi o świadomość, jaka jest w odpowiedzialnych za prowadzenie jednostek ratowniczo-gaśniczych i nadzór, który powinien być no, szeroko jakby stosowany przy tego typu pracach. To jest takie pytanie, które na pewno będą nas pytać słuchacze, czy jak straż jeździ do jakichś akcji właśnie ratowniczych, ktoś wpadł do wody, czy są te historie ze szczęśliwym zakończeniem, że uda się kogoś wyratować? Są takie przypadki, oczywiście, że tak. To każdy uratowane życie ludzkie to jest niebywały sukces i muszę powiedzieć, że tak jak powiedziałem, około 10% to są wyjazdy ratownicze i może tutaj rzucę jakimiś cyframi, co to znaczy 10%, ile tych akcji jest. Wtedy, kiedy jeszcze pracowałem i prowadziłem te statystyki, to średnio mniej więcej rocznie mieliśmy około 65 interwencji grupy ratownictwa wodno-nurkowego, więc jeżeli mówię o 10%, ale i też 15 czasami, mieliśmy do około 10 interwencji ratowniczych, z czego no, połowa to były akcje, które kończyły się sukcesem. Po jakiejś reanimacji już na powierzchni pewnie, tak? To różnie bywało, dlatego że czasami znajdowaliśmy się w miejscu zdarzenia i wtedy te działania
działania ratownicze były prowadzone jakby z marszu i one się kończyły zawsze sukcesem. Natomiast wtedy, kiedy ten dojazd wynosił 20 minut, nie wiem, 30 minut, no to było różnie, ale zdarzało nam się również uratować życie ludzkie. Nawet podejść 30 minut, to czas, duży czas. No tak, tylko że to też tak nie było, że człowiek te 30 minut leżał pod wodą. On tam po prostu no, trzymał się czegoś jeszcze przy życiu będąc, no a potem jak żeśmy już dojechali, no to gdzieś tam, prawda, poszedł pod wodę. No i wtedy te nasze działania powodowały, że człowiek bardzo szybko został wydobyty na powierzchni i działania tutaj no, resuscytacyjne były, kończyły się sukcesem pełnym. No mimo wszystko ten 30 minut to obrazuje, że to jest duży czas, więc lepiej nie robić głupoty nad wodą. Dokładnie tak. No i też muszę powiedzieć, że te wszystkie działania, które zmierzały do tego, żeby jakby przywrócić życie człowiekowi, najczęściej kończyły się jakby wróceniem krążenia, ale już nie oddechu. I te działania dalej były prowadzone przez zespół medyczny. No i kończyło się to różnie. No, najczęściej tak, że gdzieś tam po jakimś czasie niestety śmiercią człowieka. No tak się niestety to kończy. Ale zawsze była nadzieja, tak? Zawsze była nadzieja, rodzina była w stanie się przygotować na tam śmierć swojego bliskiego. Mhm. Tak samo pewnie, a w przypadku, nie wiem, akcji poszukiwawczych na rzece, to mówiłeś, że to może trwać nawet kilka dni. To rozumiem, że przeczesujecie duży obszar rzeki przez, nie wiem, województwo? To powiem tak, no akcje na rzekach są problematyczne, bo z reguły, jeżeli nie znaleźliśmy człowieka w momencie przyjazdu i stwierdziliśmy, że jego tam na pewno nie ma, no to później, w zależności od rzeki, to sugerowaliśmy, że będziemy szukać, ale z powierzchni, tak, bo to ciało gdzieś tam wypłynie i zdarzyło nam się kiedyś na rzece Dunajec odnaleźć człowieka 22 kilometry dalej od miejsca zdarzenia. Spacerując wzdłuż rzeki, jeżdżąc samochodem? Nie, akurat pływaliśmy i szukaliśmy. Okay. Tak? To nawet pamiętam to zdarzenie, to byli dwaj bracia i jeden z nich utonął. Więc wtedy, kiedy myśmy go nie znaleźli od razu, to ja powiedziałem, wrócę za 3 dni, go odnajdę. I tak się faktycznie stało. Wróciłem z ekipą i go znalazłem. Właśnie ja, akurat ja. Ale 22 kilometry to jest naprawdę duży obszar. To... No tak, ale to jest specyfika naszych rzek, tak? I też prądu, który akurat jest zmienny. Dodam, że mamy tutaj rzeki górskie ten prąd jest i nurt bardzo zmienny, w zależności od sytuacji pogodowej w górach. A jakieś akcje w trakcie, nie wiem, zimy pod lodem też się zdarzały? Zdarzały się, tak. Oczywiście, że zdarzały się akcje pod lodem. Pamiętam taką akcję w Tarnowie. Taki stawik jest gdzieś tam w środku miasta. Wyszły dzieci na pokrywę lodu i chodziły po tej tafli lodu. Po czym ktoś to zauważył z dorosłych. Były takie dwie osoby, dwaj mężczyźni w wieku tam 30 kilku lat, którzy no, tam zaczęli wymachiwać, krzyczeć, żeby te dzieci wróciły. I część dzieci faktycznie zawróciła najkrótszą drogą, ale jedno przestraszyło się i zostało. Więc ci panowie wbiegli na tą taflę, no i powiedzieli, jeden był ratownikiem wodnym, a drugi wrócił akurat z Anglii wtedy, jak pamiętam, historię. No i tam sobie siedzieli na działkach i tam sobie opowiadali o różnych swoich sprawach. W każdym bądź razie z tym chłopcem chcieli wrócić tą swoją ścieżką, ale chłopiec powiedział, że nie, on pójdzie tam, gdzie te dzieci poszły, krótszą drogą. I dobrze zrobił, bo w momencie, kiedy on poszedł, panowie zawrócili, poszli swoją stronę, wtedy lód się załamał i oni wpadli pod wodę. To była głębokość 7 metrów i to była jedna z takich trudniejszych akcji, dlatego że lód był... no taki, że nie można było wejść na taflę lodu, bo on się załamywał, ale też nie można było wpłynąć, bo tafla była za gruba, więc te działania przeciągnęły się już do wieczoru, kiedy musieliśmy używać oświetlenia sztucznego i tak naprawdę no, wyrąbać sobie drogę wodną do tego miejsca, gdzie tam ci panowie wpadli, tak żeby to zabojkować, oznakować. No i te działania były prowadzone już w nocy przy temperaturze chyba minus 7 stopni, więc to były bardzo trudne działania. No i dodatkowo jeszcze tam były obiekty pod wodą i w takim jednym obiekcie po długotrwałych poszukiwaniach znaleźliśmy drugiego z tych panów, który tam utonął.
Naprawdę trudne warunki pracy. No jedne z trudniejszych, tak. No. Czyli idąc na takiego nurka do straży pożarnej, to nie będzie tylko przyjemna praca. Są tacy, którzy chcą się z tym zmierzyć, bo powiem tak, że no nie jest to łatwa rzecz. Pamiętam początki swoje, kiedy przyszło mi tą grupę organizować i nie miałem pojęcia o wielu rzeczach. Właśnie jak to jest pod wodą, z poszukiwaniem zwłok, więc pamiętam pierwszą swoją akcję, no to spaliłem strasznie, bo stres taki mnie złapał, że nie byłem w stanie głowy zanurzyć, ale gdzieś z czasem uczyłem się sam na sobie, a najgorsze było to, że musiałem się samemu oswoić z sytuacją i jeszcze nauczyć tych moich ludzi i bardzo często z nimi rozmawiać w takim trybie, żeby nie chowali tych emocji w sobie, bo każdy chciał być taki macho i tam podchodzić do tego zadania na zasadzie, no luzik, nic się nie dzieje, robimy i zapominamy. Ale to, powiem tak, to tak nie działa, tak? To każdy ma tam jakieś swoje emocje, które trzeba rozładować. Więc chyba w 2004 roku wprowadziliśmy psychologa do działań i to była koleżanka nasza z pracy, która wtedy właściwie skończyła studia i na pierwsze zajęcia przyszła ze swoimi zapiskami jeszcze z okresu studiów, więc jakby niewiele mogła nam pomóc, ale to, że to była dziewczyna, kobieta, to spowodowało, że chłopcy się otwarli, zaczęli mówić o swoich tam sprawach i problemach i to było fajne. I to było fajne, więc nie jest łatwo, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z charakteru tej pracy no i samemu siebie określić, czy jest się w stanie podołać takim wyzwaniom, czy też nie. Już tak sobie wyobrażam, że to może być trudne, ciężkie i psycholog by się przydał. Czy po tylu latach pracy, rozumiem, dalej lubisz nurkowanie? Tak, to nurkowania nie można robić w sposób siłowy, tak? Nie można być zmuszonym do pracy w charakterze nurka. Trzeba to chcieć i lubić, więc niektórzy chcą, niektórzy lubią, niektórzy są pasjonatami, natomiast wszyscy ci, którzy pracują, robią to z tego tytułu, że no, z jednej strony chcą się sprawdzić, ale z drugiej strony też w ogóle cała praca strażaka i ratownika, no to jest niesienie ludziom pomocy i ta pomoc właśnie w ten sposób też jest niesiona. Więc jest to fajne, jest to chwalebne i wartościujące człowieka. I tym miłym akcentem dzięki ci za wartościowy odcinek. Dziękuję. Dziękuję również. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.